Dzień dobry, witam wszystkich widzów z YouTube'a oraz kupujących. Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj mam dla Państwa jedno z bardziej poszukiwanych aut na rynku wtórnym. Przede wszystkim z dwóch powodów, lub też trzech, nawet można powiedzieć. Pierwszy, że jest to Audi, drugi, że jest to sedan i trzeci, że ma tutaj silnik najprostszy, jaki był dostępny, oczywiście też najsłabszy, 1.6, 8 zaworów MPI, bezproblemowo znoszący instalacje RPG, no pamiętający jeszcze tak ogólnie konstrukcja chyba głowicy, jakiś 92, 3 rok, bo ten silnik występował mniej więcej w podobnej odmianie już w tych pierwszych Passatach B4, jak się nie mylę, ale to do sprawdzenia na jakiejś tam Wikipedii. Czy zawodzie, tak jak już Wam nieraz wspominałem, na niektórych filmach raczej sedany za granicą wybierały starsze osoby. U nas jest to tak bardziej moda, że jakieś młodzi wybierają bardziej sedana, a za granicą jest tak po prostu, że gdy już nie masz dzieci, nie potrzebujesz wozić całego tobołu za nimi, po prostu kupujesz sedana jak w swojej młodości, nie wiem, w latach 80. No i właśnie dlatego tych samochodów jest coraz mniej, bo nie oszukujmy się, pewnie jak interesuje ktoś motoryzacją, to wie, że teraz królują SUVy, crossovery i tego typu auta, a sedanów jest bardzo mało dostępnych, bardzo mało marek je produkuje. A cóż o aucie, no silnik Wam powiedziałem, jest to oczywiście pięciobiegowy manual, innych tutaj nie było. Jest końcówka produkcji, jest to 2007 rok, bo one chyba były tylko do 2008 robione. No i jeszcze powiem Wam, że jest dość niski przebieg, według mnie nawet bardzo niski, ale to każdy ma swoje opinie. Jest to jedyne 201 tysięcy, czyli samochód ma w tym roku 2016 lat. No tak jakby robił dychę roczny, wychodzi mu 160, zaraz będzie miał 14. No to można powiedzieć około 12-13 rocznie, co jest naprawdę według mnie niskim przebiegiem. Jak pewnie widzicie, bardzo ładnie utrzymany karoseryjnie, nigdzie nie jest zgnity, nie jest poobijany. Fajny srebrny lakier, ładnie się to prezentuje. Ogólnie czuć, że auto jest zadbane, ma też bardzo ładne wnętrze. Ładnie utrzymaną kierownicę i resztę. Widać, że ktoś po prostu ten samochód dbał. Jest oczywiście też serwisowany, ale serwisy to Wam wspomnę wewnątrz. Jak zawsze, technicznie jak tam zaglądałem pod kołpaki, są cztery świeżutkie tarcze, zero korozji. Widać, że też z lewej strony, jak spojrzycie pod nadkole, jest też świeże zawieszenie. Jak widać, lampy nie są zmatowiałe czy tam żółte. Ogólnie bardzo mi się podobała, zapłaciłem trochę więcej, ale warto mi się wydaje, że było. A z takich rzeczy na wyposażenie, no nie oszukujmy się, 1.6 to po prostu były dosyć biedne. Tutaj z dodatków macie przeciwdzielne, no i czujniki parkowania, tył, wewnątrz chyba jest jeszcze tempomat, grzane fotele, no ale nad tym się już nie będę rozwodził. No co, stylistyka, jak zawsze, elegancko, ze smakiem, srebrne wstawki, dosyć mało dynamiczna linia nadwozia, ale widać, że jest to po prostu auto, które było przed Audi A4 B8. Podobny sznyt tego całego nadwozia, jakbyście postawili B8, no troszeczkę tam jest w paru miejscach dłuższa, ale czuć, że Audi B7 a B8 to jest po prostu ewolucja. Na pewno mogą się podobać z tyłu te lampy. Zawsze to tak fajnie, jak ta lampa jest troszeczkę wyżej, to nadwozie wydaje się bardziej dynamiczniejsze. B8 wydaje mi się, że te lampy są tak jakby o jeden poziom niżej. A, no i jeszcze nie wspomniałem, auto jest bezwypadkowe. Zmierzyłem je miernikiem lakieru. Są jakieś podwójne warstwy lakieru rzędu, na przykład drugi lakier 200 mikronów. Ale to jest normalka, jak macie srebrny samochód i chcecie pomalować jeden element, to nie ma to, że tak powiem, za bardzo rady. Trzeba malować cały bok, żeby to po prostu nie odstawało gdzieś bokiem. Cóż, chyba z zewnątrz to tyle. Może uda się jeszcze nagrać wnętrze dzisiaj, chociaż już jest zachód słońca.
No to nagrywam wam papierek najważniejszy w sumie z tego. Jest to jego ostatni i ważny przegląd do 2024 roku. Był, jak widzicie, 29 listopada, robiony przy 194. Teraz auto ma prawie 202, więc niedużo pokonało w tym czasie. Pewnie już był drugi samochód w domu. Dobra, to już jest, że tak powiem, na potwierdzenie przebiegu. A tutaj wam opowiem sobie o wnętrzu. Proszę bardzo, boczek ładny z lewej strony, tak samo jak gum tutaj, również też niezniszczony, fotoreglowany w kilku płaszczyznach, fajnie, czysto, nie ma żadnych plam, tak samo jak ten boczek nie staje. Tutaj srebrne listewki, które idą po całym tutaj nadwoziu, naprawdę ładnie to pasuje do srebrnego pojazdu. No i cóż, muszę wam powiedzieć, że naprawdę ja potrafię wiedzieć, kiedy to jest niezużyte i kiedy to jest oryginał. Jeżeli kupujecie Hinola, to po prostu jest takiej, bez tej satynki, jest po prostu czarny plastik. A tutaj widać, że jest to niezużyte, bo naprawdę widać jakiś tam minimalny ślad. Widać, że jest to oryginał, tak samo jak i tutaj włącznik od świateł też bardzo ładny. Ogólnie wnętrze bardzo mi się podoba w tym samochodzie. Fajnie pachnie, miło utrzymany samochód. Spójrzcie, jak ładnie wygląda kierownica. Zero śladów zużycia. Wiadomo, ktoś wie, że kierownica po prostu skóra po dotykaniu lekko się robi, że tak powiem, ala taka śliska. A jak po prostu tutaj nie dotykacie, jak kupicie nowy samochód, tak wygląda na nowy, no bo skóra musi być delikatnie chropowata, żeby trzymać w rękach, ale spójrzcie, no zero śladów zużycia na tej kierownicy. Jak widzicie, pokazuję wam też wam zasięg, licznik wam pokazywałem, jakichś cudów nie ma, standardowe, białe z czerwonym w Audi. Tutaj deska, wszystko jak to mówi, prostokątna elegancja. Tutaj też bardzo ładnie utrzymany, ten przycisk lubi się zetrzeć, tak samo jak i to, tu jakieś miejsce na wizytówki, fajnie jest to utrzymane, radyjko to lepsze, też nie pościerane, a najczęściej moimi liściera się właśnie tutaj. Tutaj, bo zmniejszamy siłę nawiewu, podkręcamy temperaturę, tutaj jest bardzo ładnie, fotele grzane grzeją, tu też te satynki nie są zdrapane, bo też potrafi odchodzić z tego taka pseudo guma, spójrzcie, gałka, no nie wiem, teraz nie będzie widać, ale też ma swoją fakturę, nie chcę teraz rzucać biegu, bo jest na tym, ale też nie jest zużyta, tak samo jak i ręczny. I tutaj podłokietnik, oczywiście tu macie schowek i tu macie drugi schoweczek. Proszę bardzo, dalej fotele tak się prezentują, ładnie utrzymane, tak jak i z tyłu, bagażnik też czyściutki, bez żadnych tam jakichś wylanych farb czy czegoś, czy jakichś innych tam brudów. Ogólnie naprawdę muszę przyznać, wnętrze w tym samochodzie jest ładne, ogólnie też samochód jest przyjemnie utrzymany, myślę, że ktoś go szanował, bo takie rzeczy idzie po prostu najczęściej odczytać po wnętrzu. Spójrzcie też na suficik, czyściutki, tu nic nie odstaje, bo czasami też jest problem w tych autach, w tym, że odstają. No cóż, wyposażenie, no to wiecie, z parę airbagów, z tych dodatków to ma podgrzewane fotele, tempomat i czujniki parkowania tył. Cóż, o wodzie to tyle. Jeżeli film wam się podobał, zapraszam was do polubienia go i zostawienia ewentualnie komentarza. Jeśli interesują was moje inne filmy, zostawcie subskrypcję. Macie pytania, to oczywiście też może być to komentarz, mail, jak komuś wygodniej. Jeżeli chcecie zobaczyć, co mam innego w ofercie, wbijcie sobie na mavkarotomoto.pl. A moje media społecznościowe to Instagram mavkarauta i Facebook tak samo. I pamiętajcie, że każde auto mnie jest opłacone, możecie wykupić sobie gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je przywieźć na lawecie lub też ewentualnie, jak ktoś sobie życzy, zarejestrować. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam takiego poszukać drugiego na zamówienie, a jeżeli filmy wam się podobają, to też mogę poszukać też innego auta. To by było na tyle, pozdrawiam, do następnego, cześć!